wycieczka w góry. A może wyprawa. Potrzebne jest zdrowie i pionierska wprawa. W schronisku znajdziesz azyl i wygodne spanie. Tu też czasem bywa życie ratowane. I z uwagi na to, co się dzieje w górach, na ilość ostatnio zwiększoną dosyć mocno sytuacji zatrzymanie krążenia, okazało się, że personel schronisk nie za bardzo ma świadomość, jeśli chodzi o możliwość udzielenia pierwszej pomocy, ale też z przerażeniem stwierdziliśmy, że nigdzie nie ma defibrylatora ratującego życie ludzkie. Pierwszą pomoc kto potrafi udzielić prawidłowo, ten ratuje życie. Kto wie, na kogo trafi. Liczą się sekundy, masa przy tym stresu, a defibrylatorem zwiększa szanse sukcesu. Polski Zakład Ubezpieczeń program finansuje, który ludziom w górach życie uratuje. I też dla mnie osobiście jest ważne, żeby każda osoba pracująca w schronisku miała takie przeszkolenie, bo może się okazać, że osoba, która jakby w tym się orientuje najlepiej, akurat sobie poszła, nie? No. Czoło żuchwa odsuwamy do końca, udrażniamy drogi. Są dwa numery. Najprościej zadzwonić na numer taki ratunkowy 985. I wtedy mówicie: halo, dzień dobry, nazywam się tak i tak, w schronisku na Soszowie, trzeba od razu podać miejsce. Rząd będzie was wypytywał, ale to dobrze zapamiętać. Co się dzieje? Czyli młody człowiek stracił przytomność, nie oddycha. Polski Zakład Ubezpieczeń program finansuje, który ludziom w górach życie uratuje. Ale robimy to z bioder, tak? Bo nie widać, czy klatka piersiowa się podnosi. Ja nie widzę, żeby się podnosi. Pan może zadzwonić od razu, nie ma. Dobra, sprawdzam, czy nie ma nic w buzi, czy oddycha. I to dobrze, bo tu trzeba być przede wszystkim panowany. Nie? Pogotowie 112 i powiedzenie, że... 122, 123, 124. Bo tak naprawdę zatrzymuje to serce i które trzeba wprowadzić ten właściwy ruch. Dlatego po defibrylacji od razu jak następuje ten strzał, jest wszystko bezpieczne. Ten sam strzał jest niebezpieczny. 30, a nie robię oddechu, to robię przerwę? Nie, przez cały czas jest strzał. Serce jak bije, to nie robi przerwy, nie?